Niestety, nie jestem w stanie nagrać tego filmu, którego chciałem nagrać. Nie jestem na wystarczająco wysokich wibracjach. Mój mózg, mój umysł nie jest wystarczająco ostry. Próbowałem przez ostatnie dni nagrać ten film o decyzjach. Skąd możesz wiedzieć, że podejmujesz tą właściwą decyzję? Jak podjąć tą właściwą decyzję? Ale ten film jest skomplikowany. I nie mogę go nagrać teraz. Nie jestem w stanie. Bo znajduję się na niższych wibracjach. Więc nagram to, co jest najbardziej mi bliskie teraz. Czyli niskie wibracje. Czego się nauczyłem, schodząc nisko? Schodząc w mrok. Po części intencjonalnie. Wnioski. Przekażę wnioski. Jak możesz wyciągnąć się z niskich wibracji? Jak możesz odbić się od dna? Gdy osiągnąłeś dno, gdy już nie masz nadziei, jak się podnieść z tego stanu? I przy okazji nauczysz się, jak podnosić wibracje w tym miejscu, w którym jesteś. Bo te same zasady działają. Jak chcesz z najniższego miejsca się podnieść, to użyjesz tych samych zasad, żeby podnieść się z tego miejsca, w którym się znajdujesz, gdzie jest twoja norma, wyżej. Czyli ten film nie jest tylko dla ludzi, którzy znajdują się bardzo nisko, tylko też dla ludzi, którzy chcą podnieść jakość, szczęście, miłość, wibracje w swoim życiu o jeden poziom wyżej. Więc jak to działa z tymi niskimi wibracjami? To działa tak. Życie wiele razy ściągnie cię na niskie wibracje poprzez różne okoliczności. I wiele razy to jest potrzebne. Bo schodząc nisko, możesz naprawić pewne rzeczy, które znajdują się tam nisko. Czyli jak pracujesz z traumą, to schodzisz nisko, nie? Jak pracujesz z traumą, to pobudzasz te traumy, które powodują, że czujesz się źle. Jeżeli życie stawia cię w pewną sytuację, gdzie jest źle i pobudzają się twoje traumy i próbujesz jakoś to rozkminić te swoje traumy, poradzić sobie w praktycznym życiu, żeby zrobić coś, żeby było lepiej i jednocześnie utrzymując te negatywne uczucia w sobie, bo znajdujesz się w sytuacji, gdzie są pobudzone twoje traumy i musisz coś tam zrobić, nie? Musisz się podnieść z tego miejsca, a jednocześnie czujesz się okropnie. Schodzisz nisko wiele razy, żeby naprawić coś, żeby wyleczyć coś. I tak działa ze wszystkim. Jak chcesz naprawić auto, to musisz rozłożyć to auto. W momencie, gdzie rozkładasz to auto na części, żeby naprawić coś tam głębiej, to na dłuższy okres czasu to auto nie będzie się nadawało do jazdy. Coś za coś, nie? Chcesz naprawić auto? No nie będziesz jeździł teraz. Otwierasz to auto, rozkładasz to na części. Jeżeli problem jest gdzieś tam bardzo głęboko, to musisz rozłożyć jeszcze bardziej te części, co sprawi, że dłużej później zajmie powrót do normy. Ale robisz to po to, żeby naprawić coś tam esencyjnego gdzieś tam głęboko, żeby było dużo lepiej później. Możesz to robić intencjonalnie. Pracować z traumą i schodzić samemu. Może życie podrzucić ci coś i powiedzieć ci: ej, są pewne sprawy, które powinieneś załatwić. Ty chcesz tam iść do góry, chcesz lepiej. Nie, poczekaj, nie możesz tam iść, dopóki nie załatwisz te zaległości. Masz coś tam głębszego w sobie. Masz takie okoliczności, które pobudzą to, poczujesz to i zaczniesz ogarniać to. I naprawiać pewne rzeczy. I przez to, że życie ci to
podstawiło, to myślisz sobie, o, okazja popracować z traumą, nie? Więc ja miałem ostatnio taki okres czasu, gdzie szedłem w dół i widziałem, że idę w dół. I myślałem sobie, pójdę głębiej. Szedłem głębiej w dół. Nie mogę znaleźć rozwiązania. Posiedzę dłużej tutaj. Dłużej. Aż znajdę to rozwiązanie. Pobudzę te traumy jeszcze mocniej. Głębiej. I głębiej, i głębiej pobudzałem się największe traumy, i jeszcze większe traumy, i jeszcze większe traumy. I okoliczności się układają tak, życie, praktyczne życie, nie, układa się tak, które pobudza jeszcze bardziej moje traumy, jeszcze bardziej. Mówię, nie, ja pójdę jeszcze głębiej. Nie uciekam, bo możesz uciec zawsze, nie? Możesz przerwać. Tak jakby olać temat, odstawić temat i zająć się czymś, wciągnąć się w coś i wrócić do normy, nie? Ale nie. Pomyślałem sobie, nie, pójdę tam głębiej. Zobaczę, jak dużo mroku tam jest, tam nisko. Do punktu, gdzie przez ostatnie 2 tygodnie, 3 tygodnie może, każdego dnia, przez większość dnia, czułem taki ciężar niskich wibracji. Bo siedziałem tam. Pomyślałem sobie, będę siedział tutaj jak najdłużej, aż rozwiążę to. I próbuję to rozwiązać, nie? Jestem nisko i próbuję znaleźć rozwiązanie, ale ta trauma pobudza się w ten sposób. Czy powinienem uciec? Czy powinienem zrobić? Czy powinienem dostarczyć sobie coś, żeby nie czuć tego? I jak mogę życie ułożyć tak, żeby tego nie było w przyszłości? I co mogę zrobić, ale jak mogę wytrzymać te emocje, czy mogę je wytrzymać, ile powinienem wytrzymać, kurczę, rozkmina, próba, nie, jak sobie z tym poradzić? Póki jestem tam i próbuję to ogarnąć, to jest obciążenie. Dzień w dzień czuję się źle i źle, i źle, i źle, i źle, do punktu, gdzie chodzę jak zombie. Ja mówię, nie ucieknę, nie zostawię tego teraz. Nie wracam do swojej normy i kontynuujemy. Nie, tutaj coś muszę rozwiązać. Wchodzę głębiej i głębiej i głębiej do punktu, gdzie czułem się okropnie przez większość dnia, przez każdy dzień, każdego dnia, codziennie budziłem się źle i znajduję się tam, i mój mózg znajduje się tam i próbuję to rozkminić resztką siły. Tylko, że zapomniałem o jednej rzeczy. Za każdym razem, jak rozkładasz auto na części, za każdym razem, jak schodzisz nisko i mówisz, wiesz co, rozkminię to coś tam. Wejdę w tą sytuację, pójdę tam, żeby czuć się źle i ogarnąć to. Musisz wejść w sytuację, gdzie będziesz się czuł źle, żeby nauczyć się ogarniać to, nie? Wiele razy. Na przykład, powiedzmy, że stresuje cię pewne środowisko, to wchodzisz w to środowisko i będziesz się czuł okropnie pod presją. I próbujesz z tą presją ogarnąć to, ogarnąć radzenie sobie w tym środowisku. Działaniami jakimiś. Mimo to, że jesteś w stresie i okropne uczucia wewnątrz i traumy, o Boże. Jak wchodzisz w pewne miejsce, gdzie traumy są aktywne, schodzisz nisko, to czas tyka. Jest tik-tok, tik-tok, tik-tok. Im dłużej tam siedzisz, tym bardziej wypala się twoja ochrona. Wyobraź sobie, że masz taką ochronę energetyczną. Wyobraź sobie, że masz taką ochronę energetyczną, która filtruje różne doświadczenia, żeby cię nie bolały za bardzo. Jak masz, wyobraź sobie, że masz taką mocną ochronę energetyczną, nie? Wchodzisz w środowisko, pojawiają się ludzie, jeden jest negatywny, ten patrzy się na ciebie krzywo, tutaj jest jakaś sytuacja stresująca. Wyobraź sobie, że masz mocną ochronę, to poradzę sobie. To nie jest fajne, ale jakoś poradzę sobie. Ta osoba patrzy się krzywo. Okej, spoko. Nic się nie dzieje. Nie biorę tego personalnie. I ogarniasz życie, nie? Bo masz ochronę. Filtruje się te rzeczy, które uderzają cię, filtrują się przez twoją ochronę, nie? Wyobraź sobie, że nie masz ochrony. Że jest wypalona cała. Każda mała rzecz wchodzi. Wyobraź sobie, że jedno słowo pewnej osoby negatywne, nie? Jedna osoba mówi ci coś negatywnego. Jak nie masz ochrony, to wyobraź sobie, że jesteś nadwrażliwy.
Jesteś jak mała dziewczynka, jak z porcelany, z cukru. Z cukru jesteś, jak nie masz ochrony. Jedno słowo pewnej osoby, bum, wchodzi. I krzywdzi cię bardzo mocno, bo nie filtruje się. Wchodzi wewnątrz i krzywdzi cię. Jak krzywdzi cię, to negatywność może się pojawiać w tobie. Demony mogą wchodzić. Jak im więcej krzywdy masz wewnątrz, tym więcej demonów może wchodzić. Wyobraź sobie to tak, nie? Negatywnej energii, powiedzmy, nie? Więcej negatywnej energii może wejść w ciebie. Im bardziej skrzywdzony jesteś, im bardziej w bólu jesteś, tym bardziej negatywności może się pojawić, zaistnieć w tobie, która działa przez ciebie. I później odzywasz się brzydko i nie masz wytrzymałości i wkurzasz się i uderzasz w coś i popełniasz błędy. Nie było ochrony, każda mała rzecz uderza cię bardzo mocno. Więc jak wchodzisz w traumy, jak wchodzisz w mrok, jak wchodzisz w niskie stany, emocje, smutek, żal, ból, cierpienie, cokolwiek, pracujesz z traumą, więc wchodzisz tam intencjonalnie. Jak siedzisz tam długo, to pamiętaj, że coś za coś jest. Wchodzisz tam, próbujesz naprawić coś, ale wypala się cały czas tik, tok, tik, tok. Wypala się twoja ochrona. Wypala się twoja ochrona, którą może zbudowałeś. Przez jakiś okres czasu. Działając dobrze, działając fajnie. Wypala się twoja ochrona. Więc ja poszedłem nisko i siedziałem tam długo, do punktu, gdzie wypaliłem całą swoją ochronę. Wypaliłem swoją ochronę. W pewnym momencie parę rzeczy rozkminiłem, nie rozwiązałem głównych problemów, tych największych rzeczy. Nie znalazłem rozwiązania, ale dowiedziałem się dużo, będąc tam nisko. Dowiedziałem się dużo, wyciągnąłem parę wniosków i jestem trochę bardziej teraz uzbrojony. Coś mi to dało, ale wypaliłem całą swoją ochronę, bo byłem tam bardzo długo. Jak wróciłem do normy, nie ma normy teraz. Teraz nie masz ochrony, człowieku. Teraz jesteś wypalony. Teraz każda mała rzecz uderza cię mocno. Każda mała rzecz boli 1000 razy mocniej. Każde potknięcie wkurza cię nadmiernie. Wszystko jest ciężkie nagle. Każde doświadczenie jest ciężkie. O Boże, nie mam siły woli. Nie mogę. Bo nie mam ochrony. Wszystko boli mocniej. Pojawia się więcej bólu. Może zaistnieć więcej negatywności we mnie. A gdy zaistnieje więcej negatywności we mnie, co się dzieje? Teraz posłuchaj uważnie. Negatywność, jak wejdzie w ciebie, jak nie masz ochrony i rzeczy będą cię bolały mocniej, poczujesz większą krzywdę. Wewnątrz zaistnieje w tobie więcej negatywności. Zaistnieje. Nie możesz nic na to poradzić. Jeżeli nie miałeś ochrony, to zabolą cię rzeczy. Nie masz ochrony po prostu. Już nie skończyła się twoja ochrona. Nie jest tak, że będziesz zgrywał bohatera. Nie masz ochrony. Koniec. Zaistnieje więcej negatywności w tobie. Ta negatywność, pierwsze co zrobi, zapamiętaj to bardzo dobrze. To będzie narzędzie na całe twoje życie. Pierwsza rzecz, którą zrobi ta negatywność w tobie, która zaistnieje, przez to, że wypaliłeś tą swoją ochronę, będąc bardzo długo w negatywności. Zabezpieczy się ta negatywność w tobie. Czyli zrobi wszystko. Jak zaistnieje dużo negatywności w tobie, to ta negatywność w tobie, ta negatywna energia w tobie będzie chciała zrobić wszystko, co może, żebyś ty nie podejmował decyzji, które wyciągną cię z tego miejsca. Będzie się chciała zabezpieczyć, ta negatywność chce cię ściągnąć w dół. Chce zużyć ciebie. Wyciągnąć z ciebie ostatnią kroplę. Wyssać z ciebie duszę. Będzie chciała i będzie działała i będzie aktywna ta negatywność w tobie. Będzie działała w taki sposób, żebyś nie podejmował tych decyzji, które podniosą twoje wibracje i odbudują jakąś ochronę. Nie będzie chciała ci pozwolić na to ta negatywność. Pamiętaj to.
jesteś w negatywności. Działa w tobie siła, która uniemożliwia ci zrobienia tych rzeczy, które cię podniosą. Zauważyłeś to, że nie możesz spać, jak jesteś zestresowany? Jaka rzecz ci pomoże, gdy jesteś zestresowany? Dobry sen, odpuszczanie przez dłuższy okres czasu, nieprzerywany sen. Śpisz dobrze, głęboko, wystarczająco, odpuszczasz mocniej i resetujesz się. Co się dzieje? Nie pozwala ci negatywność na to. Ta energia nie chce ci pozwolić zrobić tej rzeczy, która ci pomoże. Budzisz się w nocy, nie możesz zasnąć. Budzisz się wcześniej. Byś się czuł świetnie, jakbyś zaliczył ileś tam godzin snu, tyle ile ci pasuje. Ale nie, budzi cię wcześniej. Jest dużo negatywności w tobie, ona cię przebudza. Mówi, nie, ty się nie wyśpisz. Nie zrobisz tej rzeczy, która ci pomoże, która cię podniesie. Nie. Budzisz się wcześniej, nie dlatego, że jesteś wyspany. Budzisz się wcześniej, bo ta negatywność ci rozbudza i mówi ci, nie, wyśpisz się. Ta rzecz, która ci pomoże, układa twoje życie. Twoja negatywność w tobie sprawia, że robisz rzeczy, nie? Przejmuje kontrolę do jakiegoś stopnia, nie? I pewne decyzje są podejmowane tak automatycznie poprzez tą negatywną energię. I zrobisz to, posiedzisz za długo, oglądając coś, co stresuje cię bardziej i zapędza twój mózg. Posiedzisz dłużej w dyskusji jakiejś, która wprowadza więcej negatywności w ciebie. Zmarnujesz trochę czasu tutaj, zamulisz się tutaj, oglądając coś, tracąc czas. Tak podejmuje decyzję, tak kieruje tobą ta negatywność, żebyś później powiedział, o kurczę, miałem zrobić tą fajną rzecz, na przykład ćwiczyć, pobiegać, cardio jakieś zrobić, yoga, stretching, ćwiczenia oddychania, cokolwiek. Dobre rzeczy, nie? Które podnoszą wibracje i odbudowują ochronę. Medytacja. Nie będziesz mógł medytować. Nie pozwolę ci na to. Będzie przerywana medytacja, będzie przerywana, twój mózg będzie mówił ci, nie, wstań, nie możesz wytrzymać, nie możesz wysiedzieć, wstawaj. Pierwsze, co robi ta negatywność, nie chce ci pozwolić zrobić te rzeczy, które cię wyciągną z tego miejsca. Chce cię zatrzymać tutaj. Wbija haki i cię trzyma tutaj. Nie! Wyobraź sobie, że to jest taka grupa, nie? Ta negatywność to jest grupa demonów, powiedzmy. Musimy zrobić wszystko, żeby nie zrobił albo zrobiła tych rzeczy, które wyciągną jego albo ją z tego miejsca. Układa się twój dzień tak, że mówisz, o kurczę, a teraz minął czas i jest za późno, już nie mogę iść ćwiczyć albo biegać. A wcześniej mogłem, a teraz pada deszcz. A tak się składa, nie? Tak kieruje tobą negatywność, żebyś nie zrobił tej rzeczy, żeby wyszło tak, że nie zrobisz tej rzeczy. Trik. A jednocześnie ta negatywność chce, żebyś podjął pewne decyzje, które są fajne, które sprawią, że zniknie to ta negatywność, ale te decyzje wypalą resztki twojej ochrony. Czyli negatywność w tobie powie, idź weź sobie te substancje, jakieś używki. Będziesz miał tę pauzę, tą ulgę, poczujesz się lepiej. Alkohol, napij się trochę. Idź zjedz sobie to intensywne, tą bombę taką smakową. No idź sobie zjedz, poczujesz się lepiej. Idź, poczujesz się lepiej. Pycha cię. I jak podejmujesz takie decyzje, to ta negatywność w tobie nie stawia ci oporu. Dodaje ci jeszcze energię. Jak masz wstać, nie masz siły ogólnie do niczego, nie? Jak masz wstać i jechać do sklepu, albo do kolegi po jakieś substancje, albo do sklepu po jakiś alkohol, albo po coś, co da ci jakąś ulgę, to nagle masz energię, nie? Nagle wstajesz i jesteś zmotywowany, idziesz, nie? Popycha. Ta negatywność mówi, okej, teraz popychamy jeszcze bardziej tą osobę, żeby szła zrobić tą rzecz. I robisz tą rzecz, jest ci przyjemnie, jest ci fajnie, na chwilę masz ulgę. Negatywność odchodzi, mówi, okej, teraz ja odchodzę, żebyś to robił, rób to, a widzisz, fajnie ci jest, nie?
żebyś sobie wypalał jeszcze bardziej ochronę, bo ta rzecz, którą robisz, to naszkodzi ci długoterminowo. Szkodzi ci, bezpośrednio obniża twoje wibracje, bezpośrednio w twoim organizmie na przykład obniża twoje wibracje i niszczy jeszcze bardziej twoją ochronę, bo wewnątrz twoim mózgu układają się przekonania, struktury. A nie mam siły, a idę na łatwiznę, a szukam szybkiej ulgi, a nie mam wystarczająco siły woli, żeby zrobić tą właściwą rzecz. To jest na dłuższą metę. To jest jeszcze mniej ochrony, jeszcze mniej zaufania do siebie. Jeszcze mniej ochrony masz. Jeszcze więcej negatywności będzie mogło wejść w ciebie. Więc negatywność mówi, zrób tą rzecz. Wypal jeszcze bardziej swoją ochronę. Popchnę cię. Odsunę się. Baw się dobrze. Gdy skończysz, masz jeszcze mniej ochrony. Kuzyni, demony. Ten kuzyn demon tutaj, ten kuzyn demon tutaj. Jedziemy wszyscy teraz. Wypalił sobie jeszcze bardziej ochronę. Wyjdziemy jeszcze więcej tam. Jesteś jeszcze w gorszej sytuacji. Chce cię ściągnąć w dół. Ta negatywność chce cię ściągnąć w dół. Pamiętaj, żebyś postrzegał to w taki sposób, żebyś widział to. Wypaliłem swoją ochronę. Byłem za długo w negatywności. Zużyłem całą swoją ochronę na coś bardzo ciężkiego. Teraz nie mam ochrony. Świat, okoliczności, wszystko będzie mnie bardziej bolało, będzie bardziej intensywne, bardziej nieprzyjemne, wszystko będzie cięższe. Będzie się pojawiało więcej bólu we mnie. Będzie ściągało więcej negatywności. I ta negatywność będzie robiła wszystko, co może, żebym nie podniósł się, żebym nie wstał. Teraz ty masz opcję. Możesz popatrzeć się na tą negatywność. Popatrzeć się na tą negatywność w sobie. Powiedzieć, wiesz co? Znam twoje triki. Okej, to moja głupota. Wypaliłem swoją ochronę. Jestem teraz nadwrażliwy. I wejdzie więcej negatywności. Weszła we mnie. Mam więcej negatywności w sobie. I ta negatywność będzie mi uniemożliwiała robienia tych rzeczy, które mnie podniosą, które sprawią, że poczuję się lepiej i odbuduję swoją ochronę. Okej. No to wojna w takim razie. Najważniejsza rzecz, żeby podnieść się. Ten pierwszy krok, żebyś się podniósł z tego niskiego stanu, gdzie nie masz nawet ochrony, to jest jedno drastyczne działanie. Jedno drastyczne działanie. Wybierz tą rzecz, która podnosi najbardziej twoje wibracje. Która sprawia, że poczujesz się lepiej i robisz coś konstruktywnego. Masz coś. Może to jest sprzątanie całego swojego domu. To jest dobre. Robisz coś dobrego, poczujesz się lepiej i budują się struktury i przekonania. A, okej, mogę ufać sobie, zrobiłem tą właściwą rzecz, jest mi lepiej teraz. Długoterminowo będę się czuł lepiej, bo jest wszystko bardziej poukładane. Może to działa na ciebie. Może kardio. Ćwiczenia są bardzo dobre, bo one są jak egzorcyzmy. Tak jakby ruchem rusza się energia, wychodzi. Joga, jakieś ćwiczenia oddychania. Wybierz sobie jakąś rzecz. Może medytacja. I wydaj z siebie całą siłę, którą masz, żeby wykonać tą jedną rzecz do punktu, gdzie poczujesz obecność. I teraz tu będzie wojna. Po pierwsze, nie będziesz chciał nawet wstać, bo pamiętaj, masz tą negatywność w sobie. Ta negatywność praktycznie wywołuje w tobie takie emocje prokrastynacji i nieprzyjemnych uczuć i blokowania. Prawie, że paraliżuje cię, żeby ta rzecz, którą chcesz zrobić, którą wybrałeś, która podniesie cię trochę, żeby to było prawie, że niemożliwe.
Tak jakby będziesz miał taką iluzję, że to jest tak trudne, że to jest nie mogę. Będziesz mówił, nie rozumiecie? Nie mogę. Nie, czuję coś wewnątrz, blokuje mnie. Nie mogę. To będziesz czuł. To jest ta negatywność w tobie. Nie chcę, żebyś zaczął nawet robić tej rzeczy. I jak ty masz intencję zrobić to, to ta negatywność tobie wysyła całą siłę. Nie, musimy go zatrzymać. Musimy mu sprawić bardzo intensywny ból. Że pamiętaj, nie możesz. I poczujesz te emocje, nie? Że nie mogę. Walka. Drastyczne działanie. Przebijasz się przez tą niemoc. Rozumiejąc, że to jest negatywność, która próbuje tak... Nie, czujesz się okropnie, nie chcesz tego zrobić, to boli, to jest niemożliwe, nie możesz, pamiętaj, nie możesz. Wiesz, że to jest ta negatywność. Resztką siły mówisz, nie przestanę, będę szedł. Wiem, że nie mogę, ale idę dalej. I wstajesz. I udać się zacząć robić tą rzecz. Sprzątać, biegać, ćwiczyć, yoga, oddychanie, ćwiczenia oddychania. Jakieś różne praktyki są, nie? Różne rzeczy, które podniosą twoje wibracje. Zaczynasz. Jak zaczniesz, to przez długi okres czasu robiąc to, negatywność w tobie będzie ci mówiła: Ale to jest ciężkie, nie dasz rady. I ty to mówisz w swojej głowie, nie dam rady, to ćwiczenie boli, nie dam rady zrobić treningu, moje ciało nie ma siły, siedzisz w medytacji, muszę wstać, nie mogę medytować, szlak nie trafi, nie mogę. Czy yoga, nie? Jakąś pozę robisz, nie mogę, muszę przestać, nie mogę. Negatywność daje z siebie wszystko, żebyś przerwał. Żebyś widział, jak bardzo to boli, że nie możesz, pamiętaj, nie możesz. Daje z siebie wszystko. Walka się toczy. Kontynuujesz. Negatywność patrzy. Kurczę, twardy zawodnik. Dajemy z siebie więcej siły. Negatywne myśli. Jakaś myśl, że a może przestanę teraz i zrobię coś innego i to będzie lepsze. Cokolwiek, żeby cię ściągnąć. Miałem taką sytuację. Dla mnie bardzo lecznicze jest słuchanie muzyki i ćwiczenie. I między seriami tańczenie, słuchanie jakichś takich emocjonalnych piosenek, gdzie ktoś wyraża w jakiś fajny sposób artystycznie, muzyką, nie ładnie, pięknie, to co czuję, to nawet przykre rzeczy, które czuję w taki piękny sposób. To jest lecznicze dla mnie. Jednocześnie ćwiczę. Dosłownie ledwo udało mi się zacząć ćwiczyć, bo ta negatywność, nie możesz, nie chce ci się. Czułem się jak początkujący, ja ćwiczę wiele lat, ponad 10 lat ćwiczę. Czułem się jak początkujący, bo nie miałem ochrony, wypaliłem wszystko. I weszło dużo negatywności we mnie. Chwyciło mnie. I teraz zrobienie tej prostej rzeczy, którą zazwyczaj robię, jest niemożliwe prawie, że. Ledwo udało mi się wstać i iść do miejsca, gdzie ćwiczę. Zacząłem ćwiczyć. Myślałem sobie, ja nie dam rady skończyć treningu. Zacząłem od przysiadów. Pomyślałem sobie, zrobię tak jak zazwyczaj 8 serii po 25 przysiadów. 200 przysiadów. Bez obciążenia. Okej. Okay. 3 serie, ja nie dam rady. Taki ból, takie nie, musisz przestać, nie można tego skończyć, nie możesz. Myślę sobie, rzeczywiście momentami myślałem sobie, że nie dam rady. Przerwę i wrócę do zapętlania się w myśli, rozkminiania i oglądania czegoś, nie wiem, coś, co zestresuje mnie jeszcze bardziej prawdopodobnie. Ale kontynuowałem. I szukałem tej piosenki, która mnie trafi, nie? Która sprawi, że poczuję coś pięknego, coś fajnego. I nie działało. To, co zazwyczaj działa, nie? Ten trening i ta muzyka nie działa. Puszczam pewne piosenki, takie pewniaki, gdzie one zawsze sprawiają, że czuję coś. Słucham tą muzykę, ćwiczę i to nie działa.
negatywność we mnie tak mnie wypełniła, że ta rzecz, która działała, która podnosiła moje wibracje, nie działa. Blokowana jest. Negatywność zobaczyła, że nie powstrzymała mnie przed pójściem, nie powstrzymuje mnie przed ćwiczeniem, ja kontynuuję, więc zblokuje to działanie. I widzę, że nie działa. Tak jakby ćwiczę i czuję się jak jakiś początkujący, który nie lubi ćwiczyć i nie chce ćwiczyć, jest zmuszony. I nie działa, nie czuję tej muzyki, czuję się źle cały czas. I trwa to pół godziny. 40 minut. Myślę sobie, coś... Zepsułem się. Negatywność mnie tak wypełniła, że nie mogę teraz. Te rzeczy, które działały, już nie działają. Walka. Kontynuujesz. I wiesz, co chcesz chwycić? Chcesz chwycić ten jeden moment obecności, gdzie poczujesz tą ulgę. Ten jeden moment obecności. W pewnym momencie minęło 40, może 50 minut, może trochę mniej niż godzina jakoś. Tak kojarzę. I poczułem w pewnym momencie jedną piosenkę, poczułem tą muzykę i poczułem taką obecność. Poczułem, że łapię kontakt z duszą, z energią, z Bogiem, nie wiem, jak chcesz to nazwać. Tak obecny się stałem, tak jestem tu, czuję siebie, czuję swoje ciało. Tak jakbym się odłączył od iluzji, od tych struktur myślowych, od tych problemów, od tych nadmiernych reakcji na te problemy mentalnie, wszystko to, tak jakbym się odłączył i jestem, żyję, jestem, czuję, dzieje się to jest fajne, ruch jest fajny, muzyka piękna. Stałem się obecny. Jeden tekst w jednej piosence, jeden moment, tyle czasu nie działało, zadziałało w końcu. Już nie miała siły ta negatywność we mnie. Kontynuowałem drastyczne działanie, kontynuowałem. Chwyciłem moment obecności, gdzie jest trochę ulgi. Możesz biegać i możesz myśleć sobie w trakcie biegania, że ja nie dam rady, to jest okropne. No nie mogę, muszę przestać. To nie powinno tak wyglądać bieganie, czy cokolwiek takiego fajnego. Nie! Kontynuujesz i będziesz wiedział, jak chwycisz tą obecność. To jest takie uczucie, że kontaktujesz się, jesteś. Kontaktujesz się z taką siłą wewnętrzną, gdzie schodzi taka presja. Schodzi presja. I czujesz, jakbyś odpoczywał. Nawet jak robisz coś męczącego, twój mózg tak jakby odpoczywa. Łapiesz taki flow, nie? Twój mózg odpoczywa, twoje emocje, emocjonalne ciało, powiedzmy, odpoczywa. Chwyciłeś tą obecność. Jesteś obecny. Udało ci się. To była ciężka walka. I po tym u mnie trening szedł jeszcze fajniej i dostałem energię i czułem jeszcze lepiej. O, fajnie i więcej obecności i bardziej enjoyowałem ten trening i posłuchałem sobie kolejne piosenki i podniosłem trochę jakość tych piosenek pod względem wibracji, czyli bardziej radosne, bardziej takie fajne, głupkowate. Podnosiłem trochę radość w tych piosenkach i tańczyłem między seriami, chwyciłem to, byłem obecny, zadziałało. To, ta obecność, ten moment, po pierwsze, podniósł moje wibracje, po drugie, odbudował trochę ochrony. Odbudowała się trochę ochrony, bo moje ciało poprzez tą obecność zaczęło odgrywać pewne procesy fajne. Ćwiczenia wychodziły tak bez oporu. Jak w negatywności ćwiczysz, to twój organizm nie zareaguje na to tak dobrze. Może szkodzić sobie. Jak jesteś obecny i czujesz się fajnie i wpłynie energia, to ćwiczenie zadziała inaczej na twój organizm. Twój organizm wyciągnie z tego ćwiczenia więcej. Odegra pewne procesy, pewne hormony się zaktywują, endorfiny. To wszystko się odegra lepiej, jak chwycisz tą obecność.
Chwyciłem tą obecność, podniosłem swoje wibracje, mój organizm się poczuł lepiej. Zadziałałem dobrze na swój organizm. Stworzyły mi się przekonania w głowie, a daję radę, mogę, można. Ja mam siłę, ja mogę. Nie jestem bezsilny, da się. Takie przekonania rozbudowały się trochę. Co jest ochroną? To jest tak jakby ochroną. To jest na później. To zostaje. Zostaje taki wydźwięk tego, że aha, można, dałem radę, jest mi dobrze, nie? Zostaje taki wydźwięk. To jest ochrona. Trochę więcej ochrony się zbudowało. I podniosły mi się wibracje. Teraz, przez to, że nie mam ogólnie dużo ochrony, odbudowałem trochę, ale nadal nie mam dużo, to po takim treningu, po tej obecności, po zrobieniu tej rzeczy, gdzie osiągnąłeś tą obecność, przez jakiś okres czasu będzie ci lepiej. Później spadniesz znowu. W tym okresie czasu, gdzie jest ci lepiej, podejmij jak najwięcej decyzji na przyszłość. Przygotuj sobie jedzenie. Zaplanuj sobie następny dzień. W tym stanie, bo jak spadniesz, to znowu negatywność będzie wchodziła i będzie podejmowała momentami decyzje za ciebie. I w tym momencie, po treningu, po tej rzeczy, która pomogła ci chwycić tą obecność i poczułeś się lepiej, podniosłeś się wibracje, odbudowała się ochrona, w tym stanie planuj przyszłość. Podejmij decyzję. O, zrobię teraz, to zrobię. Te jakieś dobre rzeczy, nie? Które odbudują jeszcze bardziej twoją ochronę. Okej, jutro nie spotkam się z tą osobą, bo ta osoba zazwyczaj wchodzi w te dyskusje i te dyskusje pobudzają pewną negatywność, a ja teraz nie mam ochrony, teraz muszę traktować siebie jak porcelanę, jakbym był z cukru. Muszę odizolować się od świata negatywnego, negatywnych rzeczy, żeby odbudować swoją ochronę. Teraz jestem mała, bezbronna dziewczynka. Bezsilna. Muszę się chronić, żeby odbudować swoją ochronę najpierw. Muszę się chronić przed negatywnością, żeby odbudować swoją ochronę. Więc chwyciłeś fajny taki łuk, gdzie podniosły ci się wibracje, byłeś obecny, jest ci lepiej, czujesz się lepiej, odbudowałeś się trochę ochrony, w tym stanie planujesz. Nie spotkam się z tą osobą jutro. Usunę tą osobę. Przez jakiś okres czasu nie będę rozmawiał z tymi osobami. Przez jakiś okres czasu nie będę miał do czynienia z tą osobą. Nie będę robił tej rzeczy. Nie pójdę w to miejsce. Nie zrobię tej rzeczy. Okej, zaplanowałem to. To jest zaplanowane, zapisane. Dzwonię. Nie spotkamy się. Dzwonię. Robimy pauzę na 2 tygodnie. Nie spotykamy się. Nie widzimy się. Wszystkie te rzeczy, które pobudzają negatywność. Usuwasz je. To jest ważne. Nie będziesz na zawsze żył w taki sposób, ale musisz najpierw odbudować swoją ochronę. Planujesz wszystkie te rzeczy, planujesz swój obiad, swoje jedzenie, robisz te odpowiednie zakupy, żebyś później miał pod nosem te następne fajne rzeczy. Podejmujesz pewne decyzje, które mają wydźwięk na przyszłość. A skoro już się czuję dobrze i poćwiczyłem, to zrobię tą rzecz, popracuję na tym trochę teraz, zrobię tą rzecz, która jest dobra dla mnie, która podniesie mnie, która zrobi coś, sprawi, że będzie mi lepiej w pracy się pracowało, cokolwiek, nie? W tym okresie czasu, gdzie czujesz się lepiej, podejmujesz te decyzje i planujesz sobie przyszłość. Bo później spadniesz, ale nie spadniesz tak nisko, bo masz wszystko przygotowane na wyższych wibracjach, mniej negatywności w przyszłości, zaplanowałeś swój następny dzień, mniej osób negatywnych pojawi się, mniej negatywnych okoliczności. I będziesz mógł powoli odbudowywać swoją ochronę. Bo nie będziesz miał negatywności, nie będzie negatywności kierowania, nie będzie wchodziło tak dużo negatywności w ciebie. Jesteś chroniony i robisz wszystkie te dobre, właściwe rzeczy, żeby odbudować swoją ochronę. Teraz, jak przechodzisz przez taki okres czasu izolacji, gdzie wiesz, że musisz odbudować swoją ochronę, nie jesteś w stanie radzić sobie ze światem, nie? Przez jakiś okres czasu nie jesteś w stanie radzić sobie ze światem, musisz zrobić pauzę. Tak jakby świat, wyjdziesz na świat, wyjdziesz do ludzi, wyjdziesz na różne sytuacje, gdzie są trochę stresujące, nie masz ochrony, wszystko cię zaboli, zareagujesz, wystraszysz się, będziesz się bał, będziesz się czuł źle, nie masz ochrony teraz. Musisz się odizolować i podejmować jak najlepsze decyzje, żeby powoli budować swoją ochronę, żeby ewentualnie później wyjść na świat.
Gdy będziesz w tym okresie czasu, gdzie się izolujesz od negatywnych rzeczy, żeby odbudować swoją ochronę, nie tylko izolujesz się i czekasz, tylko izolujesz się i robisz te rzeczy, które wymagają wysiłku trochę, ale odbudowują twoją ochronę. W tym okresie czasu, gdzie się izolujesz, to nie wchodzi negatywność, nie? Nie ma negatywnych rzeczy, nie ma tej osoby, która jest negatywna, nie słyszysz tych tekstów negatywnych, nie dochodzi do ciebie negatywność. Ale przez to, że przez długi okres czasu byłeś wypełniony negatywnością, to masz w sobie tą negatywność jeszcze jakąś. I ona zaczyna cię atakować od środka. Czyli siedzisz sam, nie masz powodu, żeby się złościć, nie masz powodu, żeby czuć się źle i nagle od środka atakuje ciebie ta negatywność, której udało się wejść i jeszcze jest w tobie. Atakuje ciebie i zaczynasz myśleć sobie. Okej, jestem odizolowany, wszystko idzie fajnie, pracuję nad sobą. Jest atak. Inni ludzie tak nie mają. Ja jestem jakiś dziwny. Ja jestem jakiś okropny, ja jestem gorszy od innych. Inni ludzie nie muszą tak robić. Inni ludzie sobie żyją normalnie, a ja muszę się cackać i skakać i robić takie rzeczy i izolować się i planować, tak dużo pracy włożyć, żeby zaplanować wszystko. I jestem jak z porcelany teraz i nie mogę zrobić tej rzeczy, normalnej rzeczy, które robią ludzie, że wyjdę i od razu mnie zaboli coś, jestem nadwrażliwy, jestem jakiś gorsza, jestem do niczego. Inni ludzie tak nie mają, ja jestem jakiś dziwak. Jakiś gorsza wersja, taki nie zasługuje, nie jestem dobry, nie jestem dobrym człowiekiem. To zaczyna się dziać. Ta negatywność atakuje ciebie od środka. Wtedy z miłością. Traktujesz to jako tą negatywność. Mówisz, jest ok. Ja też tak miałem. Dużo ludzi tak ma. Będzie dobrze. Wiesz, że to jest negatywność, która cię atakuje. To nie ty. Odkładasz tę negatywność i możesz napisać. Te myśli, które ci przychodzą, ten atak na samego siebie, możesz to napisać. Jak napiszesz to, to wyciągasz to z perspektywy takiej subiektywnej wewnątrz twojej głowie, wyciągasz to na zewnątrz i patrzysz na to z zewnątrz. I nagle widzisz, jakie abstrakcyjne to jest. Wiele razy pewne myśli w naszej głowie brzmią tak bardzo realistycznie, bardzo takie poważne są. Wyciągnij to na kartkę, napisz to. Jak widzisz tekst, to czytasz to i myślisz sobie, jako tekst to brzmi tak trochę głupio, nie? Możesz to uzewnętrznić i patrzeć się na to, jakby to napisała jakaś osoba, która jest w bardzo dużym smutku. I tak, jest okej, damy radę. Z miłością. Nie bierzesz personalnie tych słów, tych gadek w twojej głowie. I kontynuujesz. Odbudowujesz swoją ochronę, podejmujesz te właściwe decyzje. Możesz zauważyć, że w codziennym życiu możesz zauważyć, że jak pewien człowiek nie jest często obecny, czyli dużo siedzi na telefonie, później jak chwilę siedzi tak sam, to musi obejrzeć coś, musi włączyć serial jakiś, jest cały czas gdzieś zajęty, w jakim nie jest obecny. Nie czuje tej obecności, nie robi rzeczy, które sprawiają, że jest obecny, tylko w takich zewnętrznych rzeczach tak, to jest przyjemne, siedzę, pooglądam, telefon. I tak zapętlony w myślach jest, nie jest obecny tu i teraz i czuje siebie w pełni, tylko w pewnych konstrukcjach, to jest przyjemne, to jest fajny obrazek, widziałeś to. Jak patrzysz na ludzi, którzy są w takim stanie, to wiedz o tym, że oni wypalają swoją ochronę. Jak długo siedzą w takim stanie, nie? To nic złego, że obejrzysz jakiś serial albo jakiś film. Ja też oglądam od czasu do czasu. Po prostu trzeba uważać, bo te seriale są stworzone w taki sposób, żebyś następny. I tak są skonstruowane, żeby cię ciągnęło, żeby cię wciągało, żebyś dostawał taki hit dopaminy, że to powiedział, ciekawe, co się stanie później, nie? I to jest tak ułożone, żebyś nadal cały czas był jak zombie, tak następny, jeszcze to trochę zamula, później znowu coś ciekawego, i cię wciąga. I nie jesteś obecny. Możesz oglądać obecnie film, ale
dużo tych rzeczy nie są stworzone tak, żebyś był obecny. Bo możesz być obecny i oglądać pewien film pod kątem takim, jak artystycznie jest stworzony, jak mocno cię wciąga, jaka głębia jest tych postaci. Możesz docenić sztukę, nie? A dużo razy to nie jest docenianie sztuki, tylko to jest takie zombie, nie? Tak. Jak patrzysz się na takich ludzi, to wiedz o tym, że to, co robią, to wypala ich ochronę. I co robią zazwyczaj? Siedzą, oglądają i tak... Czekaj, zapauzuję. Idą, otwierają szafkę, wyciągają chipsy albo jakiś junk food. I włączają znowu i jedzą junk food. I nawet nie wiedzą. nie zauważają. To jest wszystko razem. To jest... Wypalasz swoją ochronę. To wchodzi trochę negatywności. Zrób tą rzecz, która wypali jeszcze bardziej twoją ochronę. Nic złego. Jeszcze raz. Z jedzeniu chipsów i obejrzeniu czegoś. Ale pamiętaj, jak robisz rzeczy, które nie wprowadzają cię w obecność, zamulają cię, wiesz, że nie tworzą fajnych efektów na przyszłość, wiesz, że nie odbudowują cię i nie uzupełniają cię, to wypalasz swoją ochronę. Więc śledź cały czas, ile masz ochrony, jak ją wypalasz i gdzie ją zużyjesz. Bo możesz się spodziewać od tej osoby, że ona będzie miała bardziej wypaloną ochronę, będzie bardziej nadwrażliwa i bardziej dużo negatywnych rzeczy dotknie tą osobę i wejdzie negatywność w tą osobę. Łatwiej. Ta osoba, która siedzi tak zamulona, wypala swoją ochronę, wróci do życia, pojawi się jakiś problem i będzie nadwrażliwa. I ten problem wywoła dużo negatywnych emocji. I te negatywne emocje sprawią, że pojawi się więcej negatywności w tej osobie. Wejdą demony. Więc możesz wiedzieć, czego się spodziewać, patrząc się na zachowania ludzi, na to, co robią, jakie decyzje podejmują. Chodzi o to, żebyś osiągał tą obecność. I robił rzecz, która podnosi wibracje, która odbudowuje swoją ochronę. Bo obecność możesz osiągnąć poprzez negatywne rzeczy. To, że się napijesz alkohol, to może cię ściągnąć w obecność. Pewne bardzo intensywne, smaczne jedzenie, ale bardzo niezdrowe, może cię ściągnąć w obecność. Seks jako ucieczka może cię ściągnąć w obecność. Jesteś obecny na chwilę. Ale pewne rzeczy z niedobrego miejsca, używane jako ucieczka, i rzeczy, które niszczą twój organizm na dłuższą metę, to kupujesz obecność na kredyt. Wypalasz, bierzesz tą obecność na chwilę i wypalasz swoją ochronę na przyszłość. Jesz tą zdrową rzecz, osiągasz tą obecność. Weźmiesz jakieś substancje, które sprawiają, że czujesz się jak w niebie, nie? Bardzo uzależniające, okropne jakieś takie rzeczy, nie? To osiągasz obecność, stajesz się tak jedno ze wszystkim i jest ci przyjemnie. Ale będzie cena. Wypaliłeś bardzo dużo swojej ochrony. I jak minie, nie masz ochrony i wejdzie więcej negatywności w ciebie. Więc pamiętaj, patrz się wokół siebie i patrz, co sprawi, że osiągniesz tą obecność, będziesz tu, będzie przyjemnie, będzie fajnie, a jednocześnie odbudowujesz swoją ochronę, budujesz większą ochronę. Wiesz, że pewne rzeczy są po prostu dobre. Wiesz. I zazwyczaj one są trochę trudniejsze. Więc możesz się podnieść z bardzo niskich wibracji w taki sposób, w jaki powiedziałem. Ale też możesz z tego miejsca, w którym się znajdujesz, gdzie jest twoja norma, podnieść trochę swój poziom, robiąc to samo. Czyli twoja norma jest taka, o, moje życie wygląda tak, jest w miarę okej, okay, ale chciałbym wyższy poziom. Okej, okay, chcesz wyższy poziom? Teraz masz taką ilość negatywności w sobie, nie? To jest twoja norma. Jak chcesz poziom wyżej wejść, to będzie się działo to samo. Ty będziesz chciał zrobić pewną ekstra rzecz, nie? Drugą medytację. Jak medytujesz codziennie raz, spróbuj dodać sobie drugą medytację. Wiele razy zauważysz, że to jest strasznie trudne.
albo kolejną serię czegoś, albo coś dodać sobie, coś co jest trochę trudne i podnosić twoje wibracje, czujesz się po tym dobrze i odbudowujesz swoją ochronę. Jak dodajesz ekstra jakąś rzecz, to trudno jest ci to zrobić. Jest to uczucie znowu, że o, nie chce mi się, to jest strasznie trudne, to jest męczące, nie? Bo masz taką ilość negatywności, która nie chce ci pozwolić wejść wyżej. Tak samo jak ta negatywność wcześniej, gdzie byłeś bardzo nisko, nie chce ci wejść wyżej. Będziesz musiał zrobić coś drastycznego, intensywnego, mocnego, pokonać tą walkę z prokrastynacją, z tą negatywnością, która nie chce ci pozwolić podnieść poziom, podnieść tych wibracji, odbudować jeszcze bardziej swoją ochronę, stworzyć więcej ochrony wokół siebie. Nie chce ci pozwolić i musisz pokonać to samo. Taką ekstremalną prokrastynację, że o Boże, nie chce mi się. Chcesz dodać sobie drugą medytację. Jesteś za bardzo beta? W częstotliwości beta? O nie, ważna rzecz, to ważna rzecz. Chcesz wprowadzić trochę więcej odpuszczania, żeby była bardziej większa równowaga między przyjmowaniem i odpuszczaniem, a działaniem, nie? Dodajesz kolejną medytację. Wieczorem. Zaczynasz medytować teraz też wieczorem. To jest bardzo trudne, to jest takie dziwne, także jakoś nie pasuje, jakoś mi się nie chce, jakoś nie pasuje, bardzo mi się nie chce, nie wiem dlaczego. Zrobisz to raz, dwa, trzy, później odpada znowu. Bo to jest poziom wyżej. Ta negatywność, która jest, może jest jakaś mała ilość, nie? Negatywności w tobie, u każdego jest jakaś ilość. Ona nie chce ci pozwolić zrobić tej rzeczy, która podniesie cię. Więc dodajesz tą ekstra medytację i mówisz, nie, pokonam tą walkę. I siadasz i medytujesz. To nie wystarczy siedzieć i tak wysiedzę. Zadziała, gdy będziesz tą drugą medytację robił i osiągniesz ten moment obecności. Osiągniesz ten moment szczęścia. Wiesz, że medytacja to praktycznie to jest praktykowanie szczęścia, nie? Mnisi gdzieś tam w górach, oni są najszczęśliwi ludzie, nie? Na świecie. Jakieś badania robili, mózgi ich skanowali, oni są szczęśliwi bardziej. Bo praktykują więcej szczęścia. Osiągają tą obecność częściej. Jak siedzisz i medytujesz i osiągniesz tą obecność, gdzie po prostu jesteś i wszystko odpuszcza. I czujesz istnienie. Jest taka ulga, tak fajnie się czujesz, że nic nie potrzebujesz, wszystko jest fajnie, wszystko jest dobrze, nie? Jak osiągniesz to, to teraz odbudowujesz trochę więcej swojej ochrony, budujesz więcej ochrony i podnosisz swoje wibracje. Nie chodzi o to, żebyś medytował po to, żeby wysiedzieć. Chodzi o to, żebyś medytował, wysiedział tą prokrastynację, wytrzymał te 20 razy, gdzie byś chciał wstać i przerwać, aż osiągniesz tą obecność, ten moment szczęścia. I to odbudowuje, podnosi wibracje i odbudowuje jeszcze bardziej twoją ochronę. Bo po pierwsze podniosłeś wibracje, bo osiągnąłeś kolejny moment szczęścia i ulgi, i odpoczynku, i odpuszczania. I w twoim mózgu wygenerowało się przekonanie na przyszłość, ochrona, że ty możesz osiągnąć szczęście, że nie musisz mieć jakieś rzeczy, coś. Ty masz dostęp, ty masz coraz lepszy dostęp, ty możesz osiągać, ty sam możesz osiągnąć to szczęście. To szczęście jest dla ciebie, jest dostępne, ty możesz, potrafisz. Udało ci się i potrafisz, i uczysz się, i będziesz coraz lepszy w tym. To jest przekonanie, które się buduje. I to jest ochrona. To jest taka wiedza, która siedzi gdzieś w tle z tobą. Takie uczucie zaufania, takie uczucie większej pewności, to jest większą ochroną. Bo jak masz takie dodatkowe przekonanie, ochrona wokół siebie i chodzisz po świecie, to coś się dzieje, a ty masz pewien filtr, który mówi, a ty dajesz radę, ty możesz, potrafisz, poradzisz sobie, rozkminisz sposób, udają ci się rzeczy i filtrują się informacje przez to. Masz więcej ochrony. Mam nadzieję, że nie jest za bardzo chaotyczny ten film. Mam nadzieję, że to, co jest najważniejsze, to przeszło. To jest to, jak będziecie traktowała ta negatywność, która wejdzie w ciebie, jeżeli wypalisz całą swoją ochronę. Więc od dzisiaj możesz śledzić swoją ochronę. Patrzeć się, ile masz ochrony, jaką jakość ma ta ochrona i jak budujesz tą ochronę. Za każdym razem, gdy siedzisz i mówisz, wiesz co, zrobię sobie kolejną serię Wim Hofa. Zazwyczaj nie robię, a zrobię dzisiaj. Zobacz, że
to oddychanie jest takie, że musisz przerwać, że nie mogę, o Boże. To jest to. To jest ta walka, to jest ta negatywność, która nie chce ci pozwolić zrobić tej rzeczy, która podniesie ciebie poziom wyżej. I uniemożliwi tej negatywności istnieć w tobie. I będzie mniej negatywności w tobie. I pamiętaj, że ta kolejna seria tego Wim Hofa, ta jedna rzecz, którą zrobiłeś i pokonałeś tą prokrastynację i osiągnąłeś ten moment obecności, bo jak tak jak mówiłem, jak robisz tą drugą medytację, to nie chodzi o to, żebyś wytrzymał i siedział i ja wysiedzę. Nie, żebyś wysiedział. Chodzi o to, żebyś osiągnął tą obecność. Jak idziesz na trening, to idź na trening, aż osiągniesz tą obecność. Wtedy wiesz, że odbudowało się trochę więcej ochrony. Wtedy wiesz, że podniosły ci się wibracje. I śledź to. Ile ochrony odbudowałem dzisiaj? Ile ochrony sobie stworzyłem dzisiaj? Jakie decyzje podjąłem? Podjąłem decyzje, które odbudowały bardziej moją ochronę? Wypalę swoją ochronę. Napiję się trochę alkoholu. Zjem coś trochę niezdrowego. Wiem, że wypalam swoją ochronę trochę. Osiągam moment przyjemności, ale wypalam trochę ochrony. Stać mnie? Ile mam ochrony? Może mam mało ochrony. Może stanę się nadwrażliwy i będę podatny na negatywność, która będzie mogła wchodzić we mnie. Wiesz co? Tym razem nie. Może następnym razem, jak będę miał więcej zapasu ochrony, to zrobię to coś negatywnego. Śledź, ile masz ochrony. I teraz. Budujesz tą ochronę po to, żeby załatwić grubsze rzeczy. Jak odbudujesz, jak zbudujesz dużo więcej ochrony, dużo fajnych przekonań, dużo efektów, nie? Robisz coś dobrego, zmieniają cię przekonanie, czujesz się lepiej ze sobą, tworzysz fajne efekty, buduje się więcej ochrony wokół ciebie. Życie powie ci, okej, jesteś gotowy. Teraz wydaje mi się, że jesteś w stanie załatwić tą głębszą traumę, tą głębszą warstwę twojej największej traumy. Masz tak dużo zapasu ochrony, że możesz zejść tam, gdzie zazwyczaj dawniej jak wchodziłeś, to nie byłeś w stanie wytrzymać. Teraz masz tak dużo zapasu ochrony, że zużyjesz część tej ochrony, żeby zejść tam nisko, otworzyć, rozłożyć wszystko na części, pogorszyć siebie trochę, żeby naprawić coś grubszego, coś większego. I to robią ludzie sukcesu. Ludzie na wysokim poziomie, nie? Ludzie na wysokim poziomie są skąpi w stosunku do jednej rzeczy. Są skąpi w stosunku do czasu. Szanują bardzo swój czas. Jak dyskusja nie prowadzi nigdzie, to oni... muszę lecieć, pa. Przerywają dyskusję. Siedzą w czymś, angażują się w coś, gdy widzą, że to zaczyna prowadzić w miejsca, gdzie będzie jakaś dyskusja, gdzie będą jakieś nieprzyjemne emocje i to. Nie potrzebuję wypalać swojej ochrony. To mi nie służy. Przerywają dyskusję. Stopują. Limit czasu mają. Posiedzą trochę z tobą. Uciekałem za chwilę. Robią te rzeczy, które odbudowują ich ochronę. Chronią się przed negatywnością i odbudowują swoją ochronę. Do jakiego stopnia? Żeby mieć dużo zapasu ochrony. Oni poradzą sobie. Jak ich zaatakujesz, to poradzą sobie. Ale nie chcą zużywać na takie rzeczy tą ochronę. Oszczędzają, budują więcej ochrony, cały czas podejmują jak najwięcej dobrych decyzji, opłacalnych, do punktu, gdzie mają bardzo dużo ochrony, żeby z jakąś grubą sprawą sobie poradzić. Nie chcą marnować swojej ochrony na kłócenie się o jakieś pierdoły. Nie. To jest zużycie mojej ochrony na marne. Nic z tego nie wyciągnę. Nic nie ma tutaj. To jest marnowanie życia. Skąpi są. Pa! Do widzenia. Traktują siebie dobrze. Budują ochronę. Trzymają dystans z rzeczami niepotrzebnymi, negatywnymi. I tam ten zapas ochrony, który mają, zużyją na tą grubą sprawę. Na tą ciężką decyzję.
na ten moment ryzyka w biznesie na przykład, tam wchodzą. I zużyłem dużo tej ochrony. Zestresowałem się bardzo mocno, ale miałem zapas ochronny. Tyle. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał Tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym.